Pani dyrektor, co dzisiaj przygotowaliście wszystkim gimnazjalistom, którzy zdecydowali się zjawić na dniach otwartych w Królówce? Przygotowaliśmy przede wszystkim zwięzłą informację o szkole, która zawierała m.in. ofertę edukacyjną, możliwość rozwijania zainteresowań w różnego rodzaju kołach, działania, jakie szkoła podejmuje, taki krótki przegląd, możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach. Oczywiście powiedzieliśmy również o sukcesach, jakie odnoszą nasi uczniowie. Dlaczego zdecydowałaś się zjawić na dniach otwartych w Królówce? Nie wiem, jakoś tak najbardziej spodobała mi się ta szkoła. Czy któryś z profili, które tutaj proponuje Królówka, interesuje Cię najbardziej? Tak, profil biologiczno-chemiczny. Jak myślisz, co później, jaką drogę widziałabyś dla siebie po tym, że profilu? Chciałabym zostać dietetykiem. Too much to ask for. I need to feel my soul come alive. I need to feel the strength to get by. I need a little, I need a little faith. Is that too much to ask for? Too much to ask for. Too much to ask for. Too much to ask for. Myślę, że ciekawą rzeczą w naszej szkole jest muzyka odtwarzana na przerwach, na każdej przerwie, ze szkolnego radiowęzła. Przyjazna atmosfera, ciepłe, koleżeńskie klimaty, dobre znajomości na całe życie, mam taką nadzieję. I przede wszystkim świetni nauczyciele. Jestem bardzo zadowolony, tak, bo z przedmiotów, na których mi zależy, z matematyki, z fizyki, z angielskiego, nauczyciele nas naprawdę świetnie przygotowują, z tym, że to nie jest też tak, że nie mamy czasu na jakieś żarty i luźniejsze chwile, tak? I need a little faith. Is that too much to ask for? Too much to ask for. Too much to ask for. Too much to ask for. Mamy szeroką ofertę zajęć sportowych. Tak w zasadzie można powiedzieć, że prawie w każdej dyscyplinie sportu. Is that too much to ask for? I need to feel my soul come alive. I need to feel the strength to get by. W Królówce pracuję od 2000 roku. Jest to moja szkoła, do której uczęszczałam. Wielką sentymentem wspominam, a teraz bardzo się cieszę, że mogę pracować w tak wspaniałym gronie i z kochaną młodzieżą. Bardzo nas cieszy, że młodzież przede wszystkim jest bardzo aktywna sportowo, chętna do ćwiczeń, jak również do reprezentowania szkoły na arenach sportowych. I need a little faith. I need a little faith. I need a little faith. Is that too much to ask for? I need a little faith. I need a little. Jak sądzicie, czy takie dni otwarte organizowane w szkołach są potrzebne? Tak, jak najbardziej, no bo możemy zobaczyć klimat tej szkoły, jak ona wygląda, porozmawiać z uczniami i dowiedzieć się, jak jest na różnych profilach. Dzięki temu mogłam obejrzeć swoją szkołę marzeń, do której zawsze marzyłam, żeby tu przyjść i miejmy nadzieję, że od września będę tutaj codziennie. Ciekawie, dobre wyposażenie ma szkoła naprawdę, ludzie też są bardzo w porządku, ogólnie bardzo dobrze.
Warto wybrać Królówkę, bo w Królówce oprócz wysokich wyników nauczania jest bardzo fajna, przyjazna atmosfera. Jest dialog, są rozmowy z uczniami, jest też otwartość dla uczniowskich inicjatyw. Świetna młodzież, dużo zabawy, dużo rozrywki. Bardzo cieszę się, że tak liczne grono przyszło na dzisiejsze dni otwarte w Królówce. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku.